Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dedus Events. Dzisiaj taki krótki filmik, tylko aktualizacja, co się dzieje z PLD 4.5. Więc tak on wygląda po wyczyszczeniu. Nie czyściłem go jeszcze z zewnątrz, wyczyściłem tylko w środku. I co mogę powiedzieć? Było bardzo dużo syfu przy elementach związanych właśnie z zasilaczem. Także mam nadzieję, że po wyczyszczeniu będzie to chciało działać. Były tak zasyfione, że ja się nie dziwię, że to się wyłączyło. Nawet dziwię się trochę, że to nie strzeliło, że nie zaświecił się łuk elektryczny i że nie popaliło tutaj wszystkiego. Także ogólnie nie widać żadnego uszkodzonego elementu. Obejrzałem je sobie tutaj bardzo szczegółowo, dokładnie wszystkie elementy. O, tutaj widzicie DSP. Ja wam pokażę to jeszcze, ten szczegółowy filmik z czyszczenia, no to będziecie widzieć. Dzisiaj tylko tak w skrócie chciałem pokazać. Właśnie tutaj siedziałem i oglądałem to wszystko i generalnie nie widać tutaj nic uszkodzonego i myślę, że można to włączyć. A zwłaszcza po usunięciu syfu, jaki był tutaj przy elementach końcówki mocy i tam jest taki driver, tu już go teraz nie widać, tam jest taki driver od zasilacza, więc tam było bardzo dużo syfu na tym driverze. Jeżeli on był tak zaklejony syfem, to w ogóle się nie dziwię, że to nie działało i po prostu mocno mi się wydaje, że po wyczyszczeniu tego, że to ruszy, tak? Że to będzie chciało ruszyć. Także włączam to do prądu. Mam nadzieję, że tutaj nic nie grzmotnie. No, zobaczmy, co się będzie działo. Wyłącznik z tyłu. Nie wiem, w którą stronę on powinien być kliknięty. Zostawię tak, a włączę sobie tutaj głównym. No to co? No włączam, zobaczymy, co się będzie działo. No i wygląda git. Wygląda git. No dobrze. Sorki, że do góry nogami, no tak, te QST są zrobione, że one wszystkie są, one wiszą na suficie obudowy i jak się w nich grzebie, no to one leżą do góry nogami. Tak to wygląda. No to co, no włączył się. Wyłączymy tym tutaj. To, co mi się nie podoba w nich, to to, że po wyłączeniu, właściwie no teraz to się tylko wymutował, nie? On się nie wyłączył. Teraz się odmutował, także tak to wygląda. Się po prostu po naciśnięciu tego przycisku po prostu się wyciszają tylko kanały, a chcąc go wyłączyć, to trzeba go przytrzymać dłużej. Ale, no, końcówka mocy się wyłączyła, ale wentylator chodzi cały czas. Ja nie wiem, czy nie musiałbym go podłączyć do komputera przez USB i zobaczyć, czy może gdzieś w oprogramowaniu, w zaawansowanych ustawieniach, czy gdzieś nie da się tego wyłączyć, bo no, dla mnie to jest wkurzające. No, teraz jest wyłączony ten wzmacniacz. Ja rozumiem, gdyby to było tak zrobione, że ten wentylator chodzi teraz jeszcze na przykład przez minutę, tak jak to się dzieje w projektorach na przykład, tak? Wyłączacie przyciskiem, wszystko się wyłącza, lampa się gasi, a wentylator chodzi jeszcze przez minutę albo półtora minuty najczęściej, 90 sekund, żeby schłodzić lampę i potem się wyłącza całkowicie. No a tutaj nie, ten wentylator będzie chodził całodobowo, więc trochę jest to wkurzające, bo trzeba go całkowicie wyłączyć z prądu, o właśnie tak, żeby pozbyć się wentylatora. Nie? On zapamiętuje teraz, zapamiętuję, że był wyłączony przyciskiem, więc jak ja mu włączę zasilanie z powrotem, o, to widzicie, nie włącza się, tak? Pamięta, że był wyłączony tutaj i trzeba go też tutaj włączyć. A gdybym go wyłączył z zasilania, gdy był włączony, to on to zapamięta i teraz by się włączył sam. Nie musiałbym naciskać przycisku, a tak włączam przycisk. Kurde, no wygląda na to, że jest dobrze. No ale tam się wyłączył po 20 minutach, więc ja go tutaj zostawię teraz całodobowo, będzie tutaj chodził włączony całą dobę,
albo w ogóle kilka dni aż do następnej imprezy i zobaczymy, czy się czasem sam nie wyłączy, ale wydaje mi się, że będzie wszystko dobrze, bo po prostu był mega syf na driverze zasilacza. Wyłączam teraz tym. Tak, i on powinien to teraz zapamiętać i jak go znowu włączę do prądu, to powinien się już włączyć bez naciskania przycisku. Tak jest. Dobra, także to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Poskładany. Przy okazji te dwa też wyczyściłem, ale ten jest teraz włączony i będzie tak chodził aż do następnej imprezy.